Cześć Majkani, ja nazywam się Lukas, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. Jak widzicie, aktualnie znajdujemy się w miejscu, gdzie możemy zupgrade'ować nasz ciągnik. Tak więc wchodzimy sobie w nasz warsztat, dajemy ustaw. No i co możemy tutaj zrobić? Możemy tutaj zrobić, żeby nasz ciągnik był jako koparka, czyli w sensie, że możemy sobie tutaj podłączyć nasz ładowacz czołowy, więc także sobie to zupgrade'ujemy. Możemy także zrobić konfigurację silnika. Co to daje? To daje nam... A, patrzcie, mamy tutaj więcej koni mechanicznych. Czyli generalnie możemy sobie zwiększyć ilość koni ze 140 do nawet 185. Dobra, niech zostanie. Ustawienia kół. Wąskie opony, szerokie. A, weźmy sobie szerokie. O, patrzcie, mamy kolor główny naszego ciągnika. To ja bym sobie może wziął taki jasno zielony. A tutaj w sumie obramowania mogą być białe. Całość będzie kosztowała 23 700. Także dajemy ustaw. OK. Jezu, coś mnie chrypa złapała, powiem wam się strasznie. No i patrzcie, mamy tutaj naszą zieloną waltrę. Jest strasznie brudna, strasznie usypiona. Muszę ją od razu, jak tylko wrócę na działkę, muszę ją od razu umyć. I teraz tak, patrzcie, tutaj generalnie już kupiłem w ostatnim odcinku sobie takie sobie taki właśnie ładowacz czołowy. Także tylko muszę na jego New Hollanda przestawić. O, właśnie tak, cyk. Dobra, New Hollandzik jest przestawiony, więc wsiadamy z powrotem do naszej waltry. Łopla, łopa Gangnam Style. Czy ja to mogę zamontować? O, i ja właśnie o to chodziło, pięknie. Nasz czołowy ładowarz został zamontowany. I teraz tak, musimy przejść do sklepu, bo w dzisiejszym odcinku mamy tutaj trochę rzeczy do porobienia. Mianowicie tak, kupmy sobie tak zwane lańca balotowa. To jest to, że możemy sobie właśnie przewozić... W sumie palety chyba też się da tym przewozi, ale głównie tym się przewozi snupki siana. To będzie nam na pewno potrzebne, jak nie w tym odcinku, to na pewno w następnym. To jest raz. Dwa, że potrzebujemy, moi kochani, nowy siewnik, bo w tym odcinku chcę zasiać sobie kukurydzę. A żeby zasiać kukurydzę, to muszę mieć niestety nowy siewnik, bo ten, który aktualnie posiadamy z Horsa za 96 tysięcy, on niestety kukurydzy nie sieje, więc weźmiemy sobie chyba tego też z Horsa, ale za 100, za 108 900. Jak widzicie, on też generalnie, ten jest trochę lepszy, bo on dodatkowo umożliwia spulchnianie i orkę. Ten tego nie ma, no ale niestety coś za coś. Więc weźmiemy sobie tego. Tutaj generalnie możemy siać słonecznik, to chyba jest soja, oczywiście kukurydza, to chyba są buraki. On też od razu nawozi, także myślę, że będzie spoko na sam początek. Czyli kupujemy sobie nasz tutaj siewnik. Dobra, siewnik został zakupiony. Teraz trzeba to wszystko pomontować tutaj do naszego... Aha, jeszcze jedna rzecz, muszę kupić, kurde, palety ze zbożem i ten. Dobra, ale to zaraz. Dobra. Siewnik zamontowany. O Boże, czekajcie, nie. Po tym to się już z tym nie wyrobię. Siewnik odstawiamy na chwilę. Jedziemy zamontować tutaj nasze, jak ja to zawsze nazywam, widły do gnoju. Mogę czy nie mogę? O, dobra, widły zamontowane. Także zaraz sobie jeszcze potem podmontujemy siewnik. Muszę kupić palety z nawozem i palety z po prostu... Nie chcę kupić pasza dla świń. Czekajcie, tak. Worki nasion. To sobie kupimy wpierw nasiona, a potem sobie kupimy nawóz. Tak, jedna. To ma po 1000, więc to kupimy może z 5 od razu. O, niech będzie, tak. I tak, dobra. I od razu sobie kupimy... Czemu? A, to też jest wielki, tak? Tylko że nawóz jest droższy z tego, co widzę. Dobra, 2, 3,
4, no i 5, dobra. O, patrzcie, tutaj palec to i ja cię kręcę, a tutaj Łukasz zakupił normalnie. Tylko ja nie wiem, czy ten pojemnik ma w całości 5000, czy 5000 ma na nasiona i 5000 ma na nawóz. A to zaraz się przekonamy, czekajcie, tylko to sobie podjadę bliżej tego. Klikniemy R-kę i napełnia nam się na razie póki co nawozik. No i spoko, nawozik się napełnia, powinien być około 1000. Patrzcie, oszukali nas o jedno ziarko. A to skubani, no. Dobra, mamy 2000. Tutaj generalnie było 1000, tam było 999, więc trochę nas okłamali, jakby nie było na sam początek. Nie wiem, czemu tu znowu stoją dwa worki, kurde. Tylko dwa worki z nasionami. Dobra, mamy 2000 prawie. Przynajmniej tyle powinniśmy mieć. No, znowu nas oszukali o jedno ziarko. Patrzcie, wszędzie nas, kurde, oszukują jakoś tak dziwnie. Ja nie wiem, dlaczego już tak jest. Tu mamy 999 praktycznie procenta. Tu mamy 20... Ojejku, 8. Czekajcie, bo muszę trochę to przestawić, żeby mi się tutaj... A, już nie mogę. Znaczy się co, że już mam pełny silnik, tak? Serio? Nic nie mogę załadować już? Ale no bez kitu. Czy co, ten silnik jest tylko na 4000? Tak to tam pisało, nawet nie patrzyłem tak dokładnie, wam szczerze powiem. Ale zaraz jeszcze sprawdzę tak na szybciora. Siewniki tutaj były z przodu. Kupiłem tego, on jest na... Nie no, on niby jest na, kurde, 9000. No to ja tego nie rozumiem, czemu więcej nie chcę do niego wejść. Coś tu jest nie tak. Tu mam 2000 i tu mam 2, no i więcej... Kurde, załadować nie mogę, czy coś jest. No jest, R uzupełni siewnik, no to... To chcę uzupełnić. Ale Wacław mi się tu za cholery nie chce uzupełnić. Albo jakiś bug to jest. Albo ja tu czegoś najwidoczniej nie rozumiem. Dobra, mniejsza, większa. Mamy mniej więcej to, co chcieliśmy mieć. Także jedziemy sobie na nasze pole. Wow, 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 wow. Jedziemy sobie na nasze pole, tylko tu sobie wyłączę podpowiedzi. Kamereczka z przodu. No i patrzcie, 53 na godzinę może jechać ten ciągnik. On chyba przedtem też mógł tyle jechać. Czy bodajże 43, teraz nie pamiętam, kurde, ile ta Valtra miała maksymalnej szybkości na sam początek. Ale generalnie na pewno te konie pozwolą po prostu na efektowniejszą pracę przy wykonywaniu właśnie robót na polu, bo to ostatnio jak mieliśmy tego dużego horsa, to żeśmy, kurde, robili 5 na godzinę tym, a to wszystko właśnie za sprawą tego, że silnik był trochę w traktorze za mały. Ale teraz powinno być już dosyć sprawnie powinno to iść. Dobra, my jesteśmy już na dobrej drodze, więc to sobie mogę na skróty przejechać, cyk, przez pola, lasy i łąki. Jedziemy na naszą farmę siać kukurydzę. I nie wiem, czy w tym odcinku, moi kochani, ale na pewno w następnych będziemy kupować dosyć dużo rzeczy, bo razy trzeba kupić naszą tą, jak to się nazywa, tą, co robi balę, taką tą prasownicę taką do balów. To musimy to kupić. Musimy kupić to, co rozdrabnia tą słomę potem. Także powiem wam, roboty będzie co niemiara. Więc zakupów także. Pozbieram sobie w międzyczasie jajka, bo widzę, że tutaj trochę tych jajek się nazbierało. Cak, cak. O, patrzcie, udało mi się odkryć sztabkę złota. Generalnie jak odkryjecie 10 sztabek złota, to kolejne 90, bo w sumie jest ich 100 podobno. Pokażę wam się na mapie, gdzie one są, także dosyć fajna sprawa. A za sztabki złota możecie dostawać oczywiście pieniążki. I to nie małe. Tam chyba jest milion, chyba możecie w sumie dostać za te wszystkie 100 sztabek. Także tak, że całkiem fajnie, tak? Pewnie tam parę maszyn można za to kupić.
Dobra, jajka pozbierane. Więcej chyba tutaj nie mam, przynajmniej póki co. Nie widzę tutaj żadnych jajek. Kurki sobie chodzą. Czy kurki mają się dobrze? Zaraz sobie sprawdzimy tutaj na naszej mapce. Zwierzęta. Aha, tutaj generalnie kury się nie pokazują, więc kury chyba są standardowo. Kur się de facto chyba nie kupuje, ani też za bardzo dbać o nie nie trzeba. Nasze świnioki mają się całkiem dobrze. Mają tu jeszcze wodę, pszenicę i tu chyba rzepak, żeśmy ostatnio im zawieźli, czy tam... Nie, soję, sorry Gregory, zawieźliśmy ostatnio im soję. Także nasze świnioki też mają się całkiem dobrze. Miałem umyć mój traktor, ale żeby już na razie póki co nie przedłużać, bo mamy 10 minut, to sobie zaczniemy na razie póki co robienie tego tutaj zasiewania pola. Kukurydza jest już ustawiona, więc tylko nam wystarczy zatrudnić pracownika. Czekajcie, muszę się zmienić kamerką. Dobra, ale wpierw to trzeba rozłożyć. Cyk. Dobra, kukurydza została ustawiona. Tak więc zatrudniamy naszego pracownika na H. Cyk. On tu generalnie powinien sobie z wszystkim poradzić. No tak, i nasze pole zostało jest właśnie w tym momencie zasiewane. Także całkiem spoko. Tutaj generalnie rośnie nam zboże. Ale nie wiem, czy ja tutaj zasiałem zboże na tym następnym polu, bo to jest dobre pytanie. Tego nie pamiętam, już muszę sprawdzić. Na polu numer 12, tak, na polu numer 12 mamy zasiany jęczmień. Czyli generalnie jest dobrze. Ja sobie trochę przyspieszę czas, chociaż czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Na polu numer 15 jest co? Na polu numer 15 jest... aha, to jest ostatnia faza, w którym to rośnie, więc ja może to jeszcze, jak mi się uda na szybko, postaram się to spryskać, to pole, żeby tam trochę lepsze plony były, może tam jakieś to szkodniki po prostu zniweluje. Chociaż dalej nie wiem właśnie, czy to się robi w tej fazie, czy to się robi w fazie wzrostu. Znaczy w tej takiej, w tej pierwszej, zaraz po posianiu się robi ten właśnie tutaj to tak zwane opylanie pola. Dobra, ale mniejsza, większa. Nawóz mamy, jeszcze 50%, więc spoko. Wynajmujemy pracownika i generalnie to możemy już sobie... Czemu zakończył pracę? Halo? Halo, panie, czemu ty pracę żeś zakończył? Jak tutaj trzeba... A czemu on nie chce jechać? Się pytam, serio? Ej, ten mi tu po moim polu jeździ! Co za frajer? Nie, do tego się chyba teraz już nie opyla z tego wynika. Czy to trzeba było jakoś... Jakoś wcześniej to trzeba było zrobić, bo pracownik tego nie chce robić, a generalnie powinien, bo mamy nawóz i wszystko jest na cacy, także trochę słabo, ale dobra. Wchodzimy do sklepu. Ja tu chciałem kupić jeszcze jedną rzecz, taką bardzo, bardzo ważną, a mianowicie nasz tutaj karczer chciałem kupić, tylko nie wiem, w której on tu jest kategorii ten nasz karczer. Czekajcie, walce, system pasów, to nie tutaj. Ding. Technologia Bell, piły łańcuchowe. No gdzieś tu musi być na pewno, na banku, bo ja gdzieś ten karczer tutaj widziałem, jak coś szukałem, czy on, nie wiem, tutaj na pewno go nie będzie przy ciągnikach. Ładowacze, tutaj nie. Cholera, gdzie był ten kurde karczer, no? Zbiornik na gwojówki, tutaj to też coś jest, coś tu też nawet jest na chwastowniki. Aha, w pierwszych stadiach wzrostu, no dobra, czyli to właśnie jest na chwasty, to zwane opylanie, co mówiłem. Czekajcie, przetrząsacze, sprzęt leśny, nie wiem, czy to tu czasem nie było przy piłach, ale nie, no przy piłach tego nie mogło być. Technologia Bell. Zwierzęta. Wiem, że na bank gdzieś był kerczyn, tylko kurde, nie wiem gdzie.
Chyba, że faktycznie on był przy ciągnikach. Jak mi się coś mi się aż nie chce wierzyć. Żeby on mógł być przy ciągnikach, ten Karcher. Ja tutaj go nie ma na bank. A właśnie, będziemy musieli kupić jeszcze jedną żniwiarkę. To do kukurydza, to może trochę później. Chciałem kupić kurde ten Kersza, żeby po prostu wam pokazać, jak się myje te traktory, a nie wiem, gdzie on teraz jest. No przecież powinien tu gdzieś kurde być. Wozy przeładunkowe, opryskiwacze, piastowniki, walce. Może. Nie no, tutaj też nie. Cholera jasna, no. Obiekty, pojazdy, no to nie, na pewno. Obciążniki. O, w różnych to. Nie, myślałem, że w różnych to będzie. No też nie, no kurde. Lawety, żniwiarki, walce. Zwierzęta, no to nie, mini ładowarki. Na bank gdzieś był Kercher, to wam mogę powiedzieć, jak był cyk-cyk. Natomiast nie wiem gdzie. Ostatni raz tak to jeszcze wszystko tutaj tylko przelecę. Chyba, że no na pewno nie w opryskiwaczach, no bez jaj. Nie no, gdzie tam. Dobra. O, nie ma. Dobra, jak znajdę kiedyś, to wam pokażę. Na razie póki co tego nie ma, więc... więc nie wiem, gdzie mi to znikło. Okej, dobra, odstawmy sobie tutaj nasz traktor. A przyspieszę trochę tutaj pracy na moim polu do 120. O, właśnie tak. Tak, wysiadamy. Zobaczmy, jak tutaj naszemu ziomkowi idzie praca. Chyba całkiem sprawnie. Masz tu jeszcze nawóz? Ty patrzcie, generalnie on kurde. Coś jest nie tak, albo on tego nie sieje, albo ja nie wiem, o co chodzi. Nie, no chyba sieje, bo coś tutaj się widać robi, ale w silniku mamy dalej 2000 zboża i kurde 1999 nawozu. To jakoś tak trochę dziwne to jest u niego, bo praktycznie już obsiał pół pola, może nawet więcej niż pół, no 3/4. A zboża ani nawozu nie ubyło, ale jak tutaj widzicie, no to niby coś tutaj zasiewa, tak? Zasiewa tutaj kukurydzę z tego co widzę. No tak, jest kukurydza zasiewana. Więc generalnie powinno być kurde dobrze, ale... ale coś nie jest. Dobra, to by było chyba w sumie na razie tutaj na tyle na tym polu, bo tutaj nam rośnie tam... nawet chyba nam jeszcze nie zaczęło rosnąć z tego co widzę. Tak sobie sprawdzę z ciekawości. Tutaj nam coś nie bardzo rośnie. A nie, w sumie rośnie, tylko tutaj mi się musiała grafika odświeżyć trochę. O, także spoko. Fajnie było, jakby się udało jeszcze w tym odcinku po prostu zebrać tutaj. Zebrać tutaj to pole, to 15. Może się uda, zobaczymy. Ale w międzyczasie, skoro mamy czas, to możemy sobie tutaj coś zrobić na tym polu, na przykład jakieś tutaj. Na przykład tutaj taki sobie oprysk zrobimy. To pole jest dosyć małe, więc powinno nam całkiem szybko pójść. Pyk, dobra. Mamy to. Tu sobie podłączę tego, to jest chyba Amazon, o ile dobrze pamiętam. Rozciągniemy go, cyk. Trzeba go opuścić. On się trochę się długo rozkłada, bo on jest taki strasznie duży ten opryskiwacz. A to w sumie fajnie, bo całkiem szybko to potem idzie z nim. Dobra, trójeczka, dwójeczka i w sumie możemy jechać. O, patrzcie, jak to ładnie i pięknie idzie. No, tak mówiłem, to jest Amazon, cały komplecik z Amazona.
zarówno dociążenie, jak i właśnie sam opryskiwacz. I powiem wam, całkiem fajnie się tym jeździ, tak dosyć przyjemnie. Syjko. I możemy jechać dalej, druga rundka. To powinno całkiem szybko pójść. Potem sobie pojedziemy do sklepu, kupimy sobie tą żniwiarkę do tej kukurydzy. Ja muszę zobaczyć, czy w ogóle mój kombajn, który aktualnie posiadam, ten podstawowy, ma taką możliwość, żeby nim kosić kukurydzę. Mam nadzieję, że tak. Ale pewnie tego na 100% to ja nie jestem. Tak, będę musiał kupić nowy kombajn. Oj, to trochę słabo. A czy wy tego ogólnie nie widzicie? Ja na razie mam około 400 tysięcy na koncie, więc na upartego mógłbym ten kombajn kupić. No i w sumie będę musiał chyba, no bo... Bo mi się by to przydało, że tak powiem. Aha, i z kukurydzy jest taki szpi, że ja po prostu bym chciał na tej kukurydzy robić z tego taką sieczkę. Bo generalnie w kolejnych odcinkach, może nie w następnym, ale gdzieś tak za dwa, będę chciał po prostu już robić dla naszych... Raczej nie na razie, tylko chciałbym po prostu robić, kupić krowy i robić z tego tak zwaną kiszonkę. Także generalnie takie są właśnie plany. Dobra, jesteśmy prawie w 3/4 naszego, znaczy pola naszego sąsiada. Więc generalnie chyba jeszcze tutaj do góry i z powrotem raz to objedziemy i będzie koniec. No. Powiem wam, że ten farming jest kurde masakrycznie rozbudowany. Można zrobić tyle fajnych rzeczy. Po prostu mamy tutaj zaplanowany czas na długie zimowe wieczory, mogę nawet tak powiedzieć. Bo raz, że musimy tutaj jeszcze drzewo ogarnąć, te kiszonki, krowy, owców nawet jeszcze nie mamy, więc kurde, moi kochani, będzie naprawdę masa jeszcze odcinków z tej serii. I w sumie dobrze, bo ja całkiem fajnie się bawię przy tej serii i po prostu lubię tą serię. Mam nadzieję, że wy również, jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić zawsze łapkę w górę. A jak jeszcze mnie nie subujecie, to oczywiście możecie mój kanał zasubskrybować. Mamy tutaj prawie... a nie, w sumie mamy przeszło 4000. Także spoko. Teraz tak, ja tu mam kombajn. Mój kombajn to Case... Case IH, dobra. Tylko teraz tak, czekajcie, muszę sobie sprawdzić generalnie, czy mój Case IH może siec kukurydzę. To będzie chyba do... czy to jest do mojego kombajna? Jak to generalnie sprawdzić? Raczej tak chyba, bo to jest ten sam typ. To jest do tych New Hollandów i do tych innych. Więc generalnie chyba innej młódzki tutaj zapiąć nie mogę. Co to jest, kurde, dulepsto? Ja mam Case'a IH. No dobra, ale to jest na pewno nie do kukurydzy, więc to odpada. No i spoko. A największe do kukurydzy, jaki bym tutaj widział, to też nie ten. To generalnie ten, ale... czy ja go mogę podłączyć do mojego kombajnu? To jest kurde dobre pytanie, on jest strasznie szeroki. Kurde, dobra, no kupię go, no ale nie jestem pewien, naprawdę. Dobra, kupię go, zobaczymy. Niech będzie. Jak go nie zamontuję, to ja nie wiem, co to będzie. Dobra, wsiadamy do kombajnu. Musimy jechać. Znaczy w sumie, czekajcie, tą młódzkę mogę tutaj gdzieś położyć sobie, bo ona na razie póki co mi nie będzie potrzebna. I ją tutaj odstawimy w naszym... O, dobra. Jest odstawiona, także generalnie jest dobrze. Nasza kukurydza już rośnie, jak widzicie. O, zobacz, jakie są takie fazy. No, tutaj jeszcze jest generalnie... Tu jest generalnie druga faza chyba. No, tu jesteśmy już w fazie ostatniej, więc... Jak przyjedziemy, to powinniśmy już po prostu móc na pewno to pierwsze pole skosić.
Ojejku, ale on szybko jedzie ten kombajn. Po prostu. No zarąbiście. Nie wiem, czy nie można jakoś tej mucki inaczej przewieźć na jakiejś palecie albo na czymś, albo chociaż na jakiejś przyczepie, kurde, bo. No tak to mówię. Tutaj trochę czasu pojedziemy, ja tak. Myślę, że tak szybko będzie bum, cyk, cyk. Ale to nie tak wcale tak szybko. A już powolutku nam świta, jak widzicie. Godzina 19 na zegarku. No i patrzcie, co tutaj się kurde dzieje, no. Jezu, czy to nie może szybciej jechać? To prawie jak mój bizon, co na wsi mam. On też tak powoli jedzie, kurde. Chyba tu sobie przejadę na skróty. Mam nadzieję, że tutaj się pan nie pogniewa, że tutaj chciałem tak na skróty sobie przejechać. Pyk. I tak sobie myślę, moi kochani, że w tym odcinku sobie. O, dobra, tu możemy już. W sumie tutaj są już gotowe do zbioru, więc mogę tutaj trochę czas zmniejszyć, tak do 30 powiedzmy na razie sobie zmniejszymy. Myślę sobie, że w tym odcinku to generalnie tylko pojedziemy po tą żniwiarkę, zamontujemy ją i sobie na tym odcinek zakończymy. Natomiast w następnym odcinku zabierzemy się już do tych naszych żniw, tak? Puścimy sobie kombajn, żeby nam tam generalnie mógł kosić to pole. To jest raz, a dwa, że po prostu będziemy musieli zakupić naszą tutaj prasownicę, będziemy robić bale i przy okazji jakąś taką chyba zbierarkę bym też musiał kupić do tych bali, bo jak inaczej, chyba w sumie to będę jakoś ładował, a nie wiem, zobaczymy, to się okaże w odcinku następnym. Na razie póki co jedziemy do naszego sklepu, mam tylko głęboką nadzieję, że po prostu uda mi się załadować tą żniwiarkę, że będzie gites. Jezus, czemu on tak powoli musi jechać? No może szybciej jakoś jechać. Co to za złom jest, no? Gdzie ten sklep? Sklep jeszcze trochę za tą górką dokładnie jest sklep. Patrzcie, jak to miasto pięknie nocą wygląda. Takie te domki oświetlone, latarnie, po prostu bajka. Nie wiem, czy to można jakoś tak z góry sobie zobaczyć jeszcze bardziej. Całe to osiedle. No kurde, bajeranckie to jest. I no powiem wam, że generalnie ta mapka jest całkiem spoko, tak? Podoba mi się ta mapka, ona jest nowszą mapką niż ta, która jest oczywiście jako druga. Pierwsza to Sosnówka była, ona jest już z 15 wzięta. Natomiast ta ma taki kurde swój fajny klimat, taki wiejsko-miejski, tak? Tamta jest typowo wiejska. Natomiast tutaj mamy elementy właśnie miejsko-wiejskie. Jesteśmy już prawie u celu. Teraz będzie chwila prawdy. Czy uda nam się zamontować to, czy nie? Dobra. Czekajcie, już podjeżdżam. Teraz, czy mi pyknie, czy mi nie pyknie? Ej, kurwa, przepraszam, nie mogę zamontować tego. A nie mogę, dobra, bo już się wystraszyłem. O, cholerka. Dobra, mogę zamontować. Okej, moi kochani, więc na tym sobie ten odcinek zakończymy. Ja oczywiście wam dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować, bo dzięki temu jesteście zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się na moim kanale. Pamiętajcie także o Facebooku i Instagramie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!